Dobry wieczór, z tej strony Bartek, witam ponownie na RPGówku, na naszej kampanii w Krypty Wypaczenia w systemie Pathfinder 2 edycja. I co? I wracamy do naszej historii. Nasi bohaterowie rozprawili się ze żmijami, które na nich wyskoczyły, wchodząc do jakiejś dziwnej ciemnej jaskini. W międzyczasie pojawili się dwójka jaszczuroludzi, którzy po prostu przyglądali się z dalsza naszej ekipie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, musimy rozwiązać ważną kwestię, czyli tego, kto umrze, a kto nie. Jako że pierwszego mamy Ingramie, na tobie działa jedna trucizna, ile dobrze pamiętam. Więc rzuć mi raz na Fortitude i zobaczymy, co się z tobą stanie. Zanim przejdziemy dalej do rozmowy, rozwiążmy kwestię mechaniczną. Dobra, twoje ciało poradziło sobie bez problemu z tą trucizną. Yuki, ty, o ile dobrze pamiętam, nie jesteś zatruty przez nasze koleżanki żmije. Tak jest. To ja od razu, póki jeszcze jestem we władzy, rzucam od razu leczenie obszarowe na wszystkich. To poczekaj, jak dojdziemy do twojej tury, to wtedy rzucisz. Panie Del Arte, pan, o ile dobrze pamiętam, jest przez jedną truciznę, jedno ukąszenie zatruty. Tak. Więc rzuć na Fortitude. Wypijam antidotum. Mhm. Daje mi plus 2. Jest. Różnie pisze. Sprawdzimy, co się dzieje. W Pathfinderze istotne jest to, że mamy 4 rodzaje bonusów z biegłości, okoliczności, statusu i przedmiotu. Akurat antidotum daje nam bonus z przedmiotu. 14. No niestety, ta trucizna dalej w tobie jest. Więc ze stage'u pierwszego, czyli z pierwszego etapu, przechodzisz na etap drugi, otrzymujesz tych obrażeń 2 i czujesz się nieco gorzej. Stawy ci puchną i tak dalej. Jesteś niezdarny 1. Teraz nasza koboldka Alva. Okej, okay, to tak. Zacznijmy od tego, że użyję akcji, żeby spróbować się wyleczyć z trucizny. Czyli rzucam na medycynę. Na medycynę, tak. Ja znam poziom trudności. Ci powiem, czy ci się udało. No, niestety, nie tym razem. Może ci brakło czegoś. Ja mam się pointa, wiesz. To proszę bardzo, chyba tak przerzucić. Jak chcę przerzucić, to muszę kliknąć prawym na wynik i tam jest re-roll using hero point. A to trudno powiedzieć. Okay. No bo ja sobie zabrałam hero pointa. A dobra, wrócę jeszcze ja. No tak. Mhm. No, niewiele się zmieniło. Mhm, tak. No cóż, no trudno, zdarza się. Wypiję sobie potkę, bo posiadam. Mhm. Minor. Co jest? No, zawsze coś. Leczyła się za 3 punkty. I teraz 2 rzuty na Fortitude. Pierwszy jest nieznany, czyli spadasz z powrotem z stage'u z pierwszego na stage drugi. I w drugim powtarzasz stage trzeci. No, jeszcze powinnam podejść, to druga sprawa. No to już jak nie chcesz. Niemniej otrzymujesz łącznie 10 punktów obrażeń, więc kiedy podeszłaś tam, Ingram, ty widzisz, jak nasza koboldka osuwa się na ziemię? Nie, ledwo stoję. A tak, na jednym. Widzisz, że się tak zatacza, podpiera się o ścianę. Mogę wołać do Kuzu, że słuchaj, Kuzu, jakby jesteś potrzebny. I teraz Kuzu. Wiesz co, to ja sobie od razu rzucę po prostu na medycynę, a potem będę próbował wszystkich uleczyć. Dobra. Najpierw spróbuję siebie pozbyć trucizny. Więc tak, ten rzut 31 jest wystarczający i mój drogi, to jest krytyczny sukces, więc możesz sobie plus 4 dać do rzutu na rzut obronny. Fortitude raz, tak? Tak jest, 2 razy. I do obu rzutów możesz sobie dodać plus 4. Już nie będę aż tak... Nie mówię, że na każdy rzut musisz osobno. Jednak jesteś jednym ciałem i jedno ciało może trudne.
czyli 11 to jest krytyczna porażka i 24 to jest sukces, czyli ze stage'u 1 i 2 jesteś na stage'u 3 i 1. A czekaj, a to nie jest jeszcze plus 4, bo circumstance'a nie dodał. Tak, tak, czyli doliczyłem. Jest 13 i 20. Doliczyłeś? Nie, nie doliczył, doliczył 0, więc ma łącznie ma rzut, a nie, czekaj, rzut jest plus 4, to jest 13, to jest nieudany. Czyli 28. I 28, czyli jest porażka i sukces. I Kuzu, możesz się jeszcze wyleczyć, zanim cię poranię to wcizną. I teraz zostały ci dwie akcje i co możesz dwoma akcjami zrobić? Nie możesz wylecieć wszystkich dookoła siebie. A co z pad-pad? Może spróbować ten medycyny bojowej. Kuzu, jeżeli mówisz, to ci nie słyszymy. Ja niestety zerwę na 5 minut. Dobra, więc później to zrobimy i... Bo na pewno nie wyleczy wszystkich. Ingramie, od ciebie jeden rzut na fortitude bym potrzebował. Jeszcze raz? A nie, bo ty zdałeś wszystko, dobra? Rzuciłem 28. Tak. To nam został Del Arte. Del Arte ostatnio nie zdał. Dobrze pamiętam? Tak. Tak jest. Więc co ty robisz? Używam na sobie potki. Chyba, że UK albo Ingram chcieliby jakoś pomóc towarzyszom w tym niedoli. Dodasz mi? Czy mam sobie sam? Dodam. Pytanie, czy żeby komuś pomóc, potrzebuje mieć wytrenowaną medycynę? Już ci mówię. Musisz mieć healer's kita. Jeżeli na co mogę pomóc, to wypalić rany kwasem. Czy ktoś jest chętny? Kuzu, więc co ty robisz za swoje pozostałe dwie akcje? To tak, ja bym chciał pomóc dwóm osobom, które też są zatrute. Czyli możesz Del Arte, bo on jest blisko, i możesz podejść pod Albę. Podejście oznacza ruch, więc to jest problematyczne o tyle. Tak, bo blisko ciebie widzisz, że też źle się czuje. Ale Alwa ma jeden punkt, więc... Jestem w stanie krytycznym. To podchodzę do Alwy. Dobra. To rzuć na medycynę jeszcze raz. Tak, a ty po prostu battle medycyna, żeby ją uleczyć, bo to bardziej chodzi o punkty życia. Okej, okay, dobra. No to też możesz na medycynę po prostu rzucić. Poziom trudności jest 15, jeżeli... 25 i więcej będzie, to będzie 4d8, jeżeli nie, to 2d8. Jakby nie to, że miała mało HP, to bym coś użył, ale niestety mam mało HP, więc nie mogę tego użyć. Risky surgeon. Ryzykowna operacja. Yes, of course. Nie ryzykuj. 22, czyli 2d8. Nie, to nie jest ryzyko, bo w moim wypadku to jest pewniak, tylko że chodzi o to, że ja musiałbym ci zadać obrażenia. A nie, nie, to... Nie warto. To rzuć 2d8, mój drogi. Kuzu wyrzucił 22 na medycynę. I 15 punktów przywrócił Albo. Więc Albo czujesz... O, nie ten przycisk. Raz lepiej. Przepraszam bardzo. Tak, nie, to nie dwa razy. Nie, to ja przycisnąłem zamiast leczenia obrażenia. Ja się wyleczyłam, ale nie zadałeś. Jak ty mogłeś? To ja jeszcze korzystając z okazji mówię, żeby po prostu wszyscy do mnie podeszli. Dobra, Del Arte, ty wypiłeś potkę i teraz rzuć na Fortitude. Krytyczny sukces by cię uratował. Niestety to jest porażka, więc czujesz się jeszcze gorzej. To jest jakaś tragedia. 8 punktów obrażeń, Clumsy 2, Amphibole i Alewa. To znowu próbuję medycyną wyczerpać trociznę. Powiem tak, to jest ostatnia runda pierwszej części trucizny. Drugie została tylko runda. I to jest sukces, więc masz plus 2. I wyrzuciła 26 dla tych, co nas słuchają. I 26 to jest sukces, czyli byłaś na stage'u pierwszym i trzecim, czyli jeden się zakończył, drugi też jest sukces, wyrzuciła 22, czyli przechodzimy ze stage'u trzeciego na drugi i to jest 6 punktów, 4 punkty obrażeń.
I został nam Kuzu, który jeszcze jest ranny. Jeszcze jest zatruty. Kuzu, czy coś robisz, żeby się poczuć lepiej? No niestety parę osób jeszcze zignorowało moje prośby podejścia. Możemy założyć, że mogą podejść, nie ma problemu. Będę wdzięczny. No ale i ja nie walę chwilę nie stakować się, wiesz. Kod na krasnoludzie. To źle wygląda. Używam heala za 3 dla wszystkich. Dobra. To rzuć tam w twoim wypadku na 3 poziomie jest jeszcze D10 tylko, nie? Tak, ale jeszcze jeden poziom i będzie lepiej. Więc rzuć tam healing albo D10. Na czacie musisz kliknąć healing. Wow, patrz na to, jak ja to rozkminiam teraz. Teraz się bawię rzeczami. Kogo lecz? Wszyscy w obszarze, chętni w obszarze niebieskim są uleczeni za 2. Jezus. D10 będziesz rzucić, nie 8. Rzuć D10. Jeszcze raz. Masz większą szansę, żeby więcej niż lepiej. Jeden. Może być jeden z nich. Mam szansę rzucić jeden. Nie, rzuć za 8. Musisz zdać. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. To było przeznaczenie. Tak jest, ale czujecie się nieco lepiej. I teraz Kuzu, rzuć jeszcze na Fortitude. Nie masz za co, to były 2 HP. Wiesz, te 2 HP to może być życie a śmierć. To jest nieznane, mój drogi Kuzu, czyli wracasz na stage 2. Czujesz się gorzej. 4 punkty obrażeń. Ingram już jest, Delarte jeszcze ma, nie? No Fortitude 2 razy, czy raz? 2, bo ty masz 2 trucizny, Kuzu ma 1. To jest nie. Porażka krytyczna. Nie da się nic zrobić. I jeszcze drugi. Może po prostu rzucę wam maksymalne obrażenia 2 razy i będzie git, wiemy już to. Tak, lepiej by było. No. Dobra, to tobie zadam... Podwójne 12 i Kuzu, też się zgadzasz? Ciężko radzam, Kuzu. Nie, no, zawsze co mogę zrobić? A to nie tak, że ja na przykład mogę leczyć ich z tej trucizny, w sensie i wtedy mają plus 2? Tam coś takiego, czy ja nie mogę ich ale wtedy by nam to po prostu wydłużyło, bo u nich zostało jeszcze chyba ze 4 rundy tego działania. O, boj. A u ciebie jeszcze jedna, nie? Więc ty po prostu jeszcze raz rzuć na Fortitude i zamkniemy temat. Okej. Spoko, jak na kościach rzucam 2 do 5. Mam to dodawać te 2, czy mam nie dodawać? Ja już chcę umrzeć. Może ja dodać. Chcę. Po co komu bossy wystarczy rzucić węża i zamiatana drużyna. Tragedia z tymi wężami. No, ale ty i tak byłaś na stage'u pierwszym, czyli dostajesz jeszcze 2 punkty obrażeń i jest, dobra, pozamykane. Kuzu, czujesz się źle. Delarte, czujesz się niewiele lepiej. Znowu leczę wszystkich za 3, a potem jeżeli jeszcze będę miał możliwość, to wypiję potkę dla siebie. Dobra, więc możecie to robić. Oni po prostu podeszli do was. Nie? Tak się na was patrzył. No to teraz ładnie powiecie, co wy tu robicie, po co tu jesteście, a może nie zrobimy z was niewolników. Dobra, nie mówcie nam o niewolnictwie, powiedzcie tylko, czy przychodziły tu takie małe milfity. No tak, są tu nawet. Skarno i jego plemię. Jesteście ich, nie wiem, niewolnikami ich, czy co? I panie smoku, zabawny pan jest. Naprawdę przezabawny. I tak zagwizdał mocno. I widzicie, że za nim pojawił się Skaronwag z jednym z miflitów. Wszystkim, dobra. Kurde. Mhm. I tak zwrócił się do tego, co do was mówił. To jest ten z liściem, który stoi za swoim kolegą, który jest starszy i wydaje się nieco potężniejszy fizycznie. Tak, proszę pana. Poznajesz tych ludzi? On tylko kiwa
głową z Karnak. No. Jestem Terba. Skarbark teraz robi dla mnie, więc jeżeli macie jakiś problem do niego, to wiecie. Teraz on jest mój. Więc. Co czyni to trochę moim problemem. No. Więc jaką macie propozycję na rozwiązanie? Dobra. Ja próbuję ich zastraszyć, jakby co mechanicznie. Dobra. I mówię im, że przestań marudzić. Oddaj nam ich, a my sobie pójdziemy. I się rozejdziemy w pokoju. A jak nie, to będziesz miał problem. Duży problem. Umrzesz. Po prostu. Tak, albo... W czasie, kiedy on gada, to ja transuję Kuzu. Ty, to widzisz, że Kuzu w formie lisa powoli zaczyna się skradać do tyłu bardzo mocno. Nie, ja ci akupunkturę będę robić, nie przejmuj się. Znaczy, ja też chcę zrobić akupunkturę, tylko chcę to zrobić troszeczkę w bezpieczniejszym środowisku, bo ja bym się zaraz wydarzył. Widzicie? No dobrze, to ja będę do tego szła, nie ma problemu. Gdzie ty tam idziesz? W którą stronę? Tam. Dobra, to ja tak taktycznie z nim odchodzę. Gdzie wy idziecie? To chowamy się na skałku i leczymy nawzajem. Okej. Okay. Wracam do Delarta. Delart, no. Weź proszę na chwilę, skończ pierdolić. Porozmawiajmy jak osoby inteligentne. Więc tak, panie, jest sprawa. Część przynajmniej moich, powiedzmy, towarzyszy ma do Skarbaga jakiś problem, bo był niemiły. I w sumie to mam pytanie, jaka jest w tym momencie u pana rola Skarbaga, czy biorąc pod uwagę pana podejście jest po prostu niewolnikiem, który ma robić to, co pan chce? I ewentualnie jakbym mógł się spytać, czym jest to, co pan chce? Tak w sumie zainteresuję tych nas rzeczy. Dobra, ale najpierw nasz Del Arte chciał ich zastraszyć, więc może sobie ją rzucić na zastraszanie. Mówi ci to wyszło, bo ja mam minus jeden charyzmy. To ja ci zadaję 3 obrażenia i następnie robię test Tidwunsu. Rzuciłem 25. Dobra, tylko muszę sprawdzić jedną rzecz, bo nie pamiętam. Ja użyłem Risky Sages, więc to się liczy teraz jako krytyczny sukces. Więc ile mam jej dodać HP-ków? 4d8. A czekaj, nie, bo tam z Risky Sages coś ci jeszcze zwiększał, nie? No daj krytyk po prostu. Nie, plus 2 do medycyny jeszcze. Aha, dobra. No, no to 25, no to jest... I tak jest tego. To jest krytyczny, to jest 4d8, nie? Tak, Alba też rzuciła krytyka, to też? No ja rzuciłam 4d8, tylko rzuciłam. No. Żebyście mieli takie rzuty, kiedy mnie leczycie. To ja cię leczę za 10. Na leczenie Alba wygrywa. 1-0 Alba. Kuzu. Dobra, oni tak się patrzą na was. Pokonaliście masę naszych kuzynów. A no. Niejednego wędrowca zbłąkanego, one zeżarły. No nic dziwnego. Więc nie wyglądacie na takich, którzy dadzą sobie sobą pomiatać. My chcemy Skarma, chcemy jego. Tylko jego? No i jego kolegę tam, drugiego. Ale to może się zlecić, bo on się chyba nie przyda. U nas jeszcze kilku. Jego i Pumbę. Chyba, że chcecie ich sprzedać. Tamtych. Możemy się dogadać. O. To brzmi rozsądnie. Ja bym zaproponował rytualny mord. Rytualny? Rytualny mord. Co masz na myśli? Jeden z nich, ten z tyłu z liściem na głowie, wyciągnął książkę. I teraz chciałbym od was, którzy tu stoją blisko, rzut na percepcję coś dojrzycie. Czy Kuzu właśnie na leczenie 4d8 rzucił 10? Tak. Ale rzeczywiście, że tak. Czego się spodziewałeś? A ja wyrzuciłam 19. Wylecz się w końcu. Patrz tam. Bliski śmierci. I ja nie mogę się sam leczyć. Ale ja cię wyleczyłam za 19.
Czy chodzi o to, że ja sobie nie mogę wpisać kapeków? Musisz kliknąć na swój token i można kliknąć heal i będzie. Ale to już zrobię. Już. Nie marcie. A podliczyło mi miksturkę? Ja nie klikałem. Tak, podliczyło, bo byłem bliski śmierci, bo byłem teraz lekko śmierci. Dobra, git. Dobra. Więc żaden z was nie dojrzał nic czego dziwnego na tej książce. On ją wyciągnął. Mordy rytualne, mordy rytualne. No. Książkę zobaczyłem, nie? Tak, książkę widzicie, ale chodziło mi o to, czy dojrzycie tytuł, czy to... A to jego pytam tak z ciekawości. Można zapytać, co czytasz? Księgę z czarami. A, dobra. Rytualny. O, jest coś. Możemy przyzwać demona. Co wy na to? Z rytualnego mordu? A nie wiem, UK, co masz na myśli mówiąc rytualny mord? Bardziej miałem na myśli, żeby poświęcić ich ku żyzności gleby i bagien. Bartku, podchodzę do Dearte, dźgam go i potem go leczę. O. Jeden z tych jaszczurów ludzkich patrzy na was. Wy tak zawsze? Niestety często. Raczej cześć. Zazwyczaj. Znaczy, ja... Oni to mi też gadają, ja właśnie chodzę za UK-em i robię podobnie, tylko wyjmuję plasterek albo jakieś inne śmierdzące mazie. Dobra, to szanowni Stary, państwo. Zgam go za jeden. No cóż, nie udało się. Nie zawsze się udało. Szanowni państwo, skoro macie tutaj problem do skarbaga i ewentualnie jednego innego. To mam taką propozycję. Zapłacicie nam za nich 5 sztuk złota i sobie możecie ich brać. No. Oczywiście związanych, rozbrojonych, wszystko zostaje u was, tak? On tak na niego patrzy. Widzicie, że się skarbak niemal robi pod siebie. No. Będziesz robił problemy panom i państwu w sumie. On to nie jest kiwa, kiwa głową. Jak widzicie, nie będzie robił problemów. To nie jest zła propozycja. Broni i tak nie ma. Ale związać. Trzeba. To zwiążcie, jak macie linę, no. No zwiążemy. Mam, nie ma problemu. To tym się proszę nie martwić. Naprawdę się nie martwić tym można. UK, nie denerwuj się. Naprawdę damy radę z tym. Ale... Lokan, weź od państwa pieniądze i widzicie, że ten z przodu jegomość jaszczurol wyciągnął łapę do was i czeka na zapłatę. To możesz mi odciągnąć z konta 5, a ja się rozliczę z drużyną. A nie można ze zbrojowni? Tam mamy wspólne złoto, które właśnie jest na takie wydatki. No problem. No, zbrojowni. Bartku, czy tak. Jeżeli ja użyłem Risky Sarge, to ja mogę mieć coś więcej niż krytyk? Nie. A, okej. Okay. Bo rzucił krytyka i tak. Krytyczny krytyk. Tak. To jest 4D8. No, i oni tak leczę Delarte za 23 punkty. Dodam sobie, spokojnie. Pchają w waszą stronę zarówno Kranwalga, jak i Pumbę. Mości panowie, jeszcze chcielibyśmy zapytać o pewną sprawę, skoro już rozmawiamy. Ale wiesz, że wiedza i informacja kosztują, tak wiem. Tak, dokładnie. Widzę, że trafiliśmy na inteligentnych rozmówców. To może nie stoimy tak, powiedzmy sobie to w korytarzu, to zapraszamy na nasze posiedłości. Dobrze, to chwileczkę. Widzą, jak wyciągam ten... Wyciągam z jednej strony... Kajdany? Mogę się dowiedzieć cokolwiek o tych istotach. I kajdanami Skarnwalga wiąże. O których albo? O istotach, z którymi rozmawiają. No, o tych jaszczuroludziach. To na tak. Society bym poprosił. O, Society, to czekaj. No, jest mi. 23. To na pewno wiesz, że to są jaszczuroludzie, nie? To od razu widać. Mm-hmm. Tak. I ten z liściem na głowie
Wydaje ci się, że on jest jak gdyby nieco mniejszy, za to widzisz na nim symbole szamańskie. Więc to na pewno jest jakiegoś rodzaju czarodziej. On jakoś magią się para. Ten drugi wygląda po prostu na dużego, silnego osobnika, który niejako robi za ochronę dla tego drugiego. Mięśniak. Tak. Kuzu tam dźga wszystkich. Stoi za plecami wszystkich dźga. Dokładnie, ja mówię, ja po prostu podchodzę i dźgam po kolei każdego. No, jeszcze... nie doliczyło mi za Risky Sargers tutaj w zwykłym healingu, a okazuje się, że jak użyłam Tridwunza na ekspercie, to się to bardzo przydaje. Więc ja muszę to jeszcze dorzucić wtedy? No, status match 1, nie? Dodatkowo. Tak, bo w sensie chodzi o to, że mam zwykły sukces, a Risky Sargers podnosi mi ten status do krytyka. Czyli no. Treat once zamiast sukces, to critical sukces powinno być. To na kogo było? Na którego? Z twojego towarzyszy? Na Ingwara. Ingrama. Nie Ingwara. Dobra. Ten pies i tak niedługo umrze. Tylko powiem, żeby tak było zawczasu. Czyli tak, kajdanami skuwamy Skarzdwaga, od razu liną związujemy do niego tego jego miflita i sobie możemy iść z nim. Ja jeszcze przywiązuję jednemu i drugiemu bole do nóg, bo mam akurat dwie Dobra. Sztuki. Więc oni bardzo powoli idą za wami. Generalnie to związanie jakrzynki. Ja was tak. przesunę wszystkich razem. Więc... Ingwar chyba jest na full HP w takim wypadku teraz. Praktycznie. Bo te 4 HP, co mu odjąłeś, nie? To tam tyle ma. Więc wy widzicie, że tam w jednej jaskini skulone są... Z czego on mi odjął 2D8 HP? Nie, znaczy to miało być dodatkowe leczenie, bo krytyczne działa w ten sposób, że robi 4D8. Dobra. Plus 15 za eksperta. Czemu mam... No. No. Bo jeszcze tego nie doliczyłem po prostu. Dobra, więc wy widzicie tam w jednej z jaskini stłamszone miflity ewidentnie się czegoś bały, a przy nich są dobrze wam znane błotożery. Wy widzicie dalej po prostu wąski tunel i wejście do pewnej jaskini i tam znajdują się te dwa może lizard folki. Jaszczur ludzie. No zaprosili, to pewnie chcą nas. Tak. I tam mają zrobioną ewidentnie swoją siedzibę. Tutaj przebywają, ja zaraz was wszystkich poprzerzucam przez ścianę. A nie, to jest skrzynia skarbów, trzeba ich zabić. No oni tam mają swoje rzeczy, jest ogień rozpalony, coś się tam gotuje, coś się tam piecze. Oni usiedli na swoich leżach, dla was nie za bardzo jest miejsce, jest tam gdzieś jakieś małe posłanie w kącie dla prawdopodobnie Skarnwaga, jeżeli ktoś chce, może sobie na nim usiąść, tak. Jeden skrzyżował nogi, ten z liściem na głowie. Ja sobie opieram się o ścianę, po prostu tak. Wyciągnął jakąś fajkę, odpalił. Taki długi, drewniany kij, napchany do jednego końca. Coś ciągnie, wydycha dym. To słuchamy, w czym problem? Albo jak możemy pomóc? I co za to dostaniemy? No tak, chcielibyśmy zapytać... jak się... panowie nazywacie, tak? Ja, mówi ten z liściem na głowie, jestem Terwa, a mój towarzysz to jest Loakan. My też się przedstawiamy, można uznać w skrócie to im wszystkim. Ale wiecie, że tak łazić po bagnach to niebezpieczne. O panie. Tu trolle żyją. No, my do tej latarni wchodzimy. I... Czyli poszukujecie śmierci, to możemy wam pomóc. Załatwimy to szybko i prawie bezboleśnie. Wyglądacie na taki, który da się zjeść. Akurat... Dobra, żarty na bok. Tak. Teraz do interesu.
Co wiecie na temat latarni? Co wiecie? Czy w ogóle coś wiecie? A co będziemy wiedzieć? Czy coś wiecie? A co będziemy mieli więcej, kiedy wam powiemy, co wiemy? A czego wam potrzeba? Generalnie to siły roboczej. Właśnie zabraliście nam dwoje, no może półtorej dobrego pracownika. A to mało użyteczne są stwory. To dwa pytania. Czy znacie się na oswajaniu zwierząt? Zależy jaki gatunek. Do pewnych mamy lepsze podejście, do innych gorsze. Żaby. No dałoby radę. O. Więc jest pewna interesująca, duża żaba w okolicach wspomnianej przez nas latarni. Jest tam też smokoid. No ze smokoidami bywa trudniej, bo to jest taki problem. Jest inteligentna bestia. No jest. Prawdopodobnie żebyśmy się z nim dogadać. Wasze korzenie są blisko, więc i tutaj nawiązuję do gadziej istoty. Jeżeli chodzi o smoki, to jednak nie są jaszczury, tak? To jest troszeczkę inne, ale no, dobra, na niezbyt wtajemniczonego uznamy, że nie jest to obrazant. W każdym razie te dwie istoty przebywają w bardzo bliskiej okolicy latarni i sądzę, że mogłyby być idealnym narybkiem do ochrony waszego leża. No nie jest to głupi pomysł, nie jest, ale... Ale trzeba ich karmić. Nawet nie chodzi o to, by się takie stworzenia się same karmią. Problem jest taki, że dajecie nam informację, która przysporzy nam dodatkowych zajęć, zmartwień i pracy. To jest mało użyteczna informacja. Ciekawa, ale mało użyteczna. Ale przecież ta siła robocza byłaby najlepsza z najlepszych. Trudna do okiełznania, ale lepszej nie ma. Tak, ale teraz my dbamy wam sprzedać naszą wiedzę, która dla was może być bezpośrednio korzystna, a wy nam dajecie mglistą obietnicę, że coś nam się uda zrobić. O ile nam się uda. Czujesz tą różnicę? No tak, tak. Ale pytanie znaczy, teraz. Pan mówi, że my pana próbujemy zrobić za przeproszeniem, ale w ciula. Może nie tyle w ciula, co wydaje ci mi zdecydowanie mniej niż ja mogę dać wam. Nie jestem pewien, czy wy będziecie wiedzieć więcej niż my, którzy byliśmy w tej latarni osobiście. Ponadto wy możecie nam dać informację, która z kolei nas zawiedzie, więc to my tutaj daliśmy informację jako pierwsi i tutaj trochę my bardziej ryzykujemy pod tym względem. Mój drogi smoku. Musicie się pozbawić w naszej sytuacji. Mój drogi smoku, żyjemy tutaj dobre 20 lat, więc myślę, że trochę o okolictwie. Na przykład mogę ci zdradzić, że co jakiś czas okolic właśnie tej przeklętej ruiny wyłazi wilkołak. Gdzieś tam się schował. A czy wam przeszkadza ten wilkołak i mamy sobie z nim poradzić, czy... Bezpośrednio nie, ale wiadomo, jak spotkasz takiego w lesie, akurat kiedy jest przemieniony, no może być problematyczne. No agresywnie. Ja mam takie pytanko w takim razie, a czy przypadkiem ten wilkołak nie był kiedyś druidem? Mój szanowny kolego Lisi, uwierz mi, z przemienionym wilkołakiem nie za bardzo idzie podyskutować na temat tego, kim jest, kiedy nie jest przemieniony. A ja mam na tyle oleju w głowie, żeby jak go zobaczę, to się nie wychylać, gdyż moje życie jest dla mnie cenniejsze niż wiedza na ten temat, kim on jest, kiedy
nie jest wilko, kiedy nie jest przemieniony w wilka. Jeszcze raz możesz powtórzyć, gdzie go widzicie? No, nieraz widziałem go po lesie i kiedy chodziłem i raz byłem na tyle blisko tej właśnie ruiny, że widziałem jak gdyby wylaz spod wody, może jakieś tam przejście ma czy coś takiego. Wypłynął po prostu na wierzch i udał się w las. Wypadałoby się go pozbyć. Dobra. Dorzucam 2 sztuki złota za informację. O latarni. O latarni. Nasze plemię kiedyś było bardziej liczne. Wiele, wiele, wiele lat temu. I przybywali tu różne menty. Sprowadzali różne rzeczy, ale najgorszy był nie ci, co przybywali, ale ten, co tu mieszkał. Nazwali go Arzin. Był elfem, ale nie takim zwykłym. Ciemnoskóry był. I chodzi pewna legenda między mieszkańcami tutejszych bagien, bo część istot, które żyły w tej latarni, wydostało się stamtąd. A część z nich była inteligentna i potrafili mówić tak jak ci tu i łapie, tak szarpie z Harnwaga za uszy. Ale byli bardziej rozmowni albo więcej wiedzieli. I okazuje się, że ten Arzin uległ jakiejś przemianie. Zamienił się w coś, co można by nazwać stworem z pijawek. Całe swoje ciało transformował właśnie w taką chmarę pijawek. Dodatkowo chodzą słuchy o tym, że ta władczyni tej armii podpisywała pakty z demonami. Czy to prawda? Nie wiem. Nie jestem samobójcą, żeby wchodzić do tych przeklętych ruin, ale takie legendy krążą wśród istot zamieszkujących te mgliste bagna. No, rozumiem, ten Arzin akurat rzeczywiście. Chyba musimy do niego dotrzeć. Niestety. Mówił, że on delikatnie stracił rozum po śmierci swojej pani, więc uważałbym. I tak się rozglądam, patrzę. Zaraz. Wy we dwójkę tu mieszkacie? Po co wam siła robocza? Bo chcemy odrodzić nasze plemię, które zostało niestety lekko przetrzebione. A na przykład do opieki nad jajkami te małe gnoje się nada doskonale. Aha. Taka siła robocza. Udało nam się ocalić kilka jaj, więc... A będziecie myśleć o handlu? Dlaczego nie chcielibyście egzystować razem z mieszkańcami pobliskiej Albo wymiana wioski? Handlowa, czy... Oj tak, każdy pragnie żyć z takimi jak my. No, ale wymiany handlowe, czy jakieś usługi, no jednak... Pomaga budować całą społeczność, którą chcecie odbudować. Moglibyśmy załatwić pewne interesy, żebyście mogli coś handlową. Kupować, coś handlować, coś dostawać w zamian. To z doświadczenia wymiana barterowa. Że układanie się z istotami, które zazwyczaj są, powiedzmy sobie to, bardziej uprzywilejowane niż my. Chodzi mi o wszelkie maści. Ludzi, krasnoludy, elfy i większość tych rozumnych ras. Nasz gatunek, czyli jaszczuroludzie, nigdy na tym dobrze nie wychodziliście, więc pozwólcie nam, że my będziemy sobie żyć swoim życiem na bagnach. Możemy
mogę zaoferować ze swojej strony? Jedynie to, że w waszym imieniu mogę załatwiać interes, ale za to będę pobierał odpowiednie wynagrodzenie. To jako pośrednik. Po prostu będę wam... Widzę, że jesteście, ludźmi, to znaczy istotami rozumnymi i sensownie podchodzącymi do życia. Weźcie to złoto, co żeście nam dali. Byśmy potrzebowali parę rzeczy. Zrobię wam listę. No dobra, nie ma sprawy. On tak grzebie w swoich rzeczach, odłożył tą księgę na bok, wyciągnął jakiś pergamin i zaczął spisywać jakieś potrzebne rzeczy. Zawsze to, no od Tari też potrzebuje jakby tutaj handlu i rozwoju z tego, co widzę. Nie sądzę, żeby chcieli się rozwijać z nami. Mają ja chciałbym zapytać... Nie znaczy, że nie możecie się rozbijać wy osobno i oni osobno. Jakby tutaj chyba nie widzę, żeby był problem. W międzyczasie, jak on zapisuje na pergaminie, chciałbym powiedzieć, że widzę, że jesteś zaznajomiony z pismem i z magią. No jakoś tak się zdarzyło. A czy słyszałeś kiedyś o księdze zwanej Progami Prawdy? Widzisz, że położył rękę na tej księdze swojej? Może tak, a co z tego? Wiesz, po prostu interesuje mnie ta legenda. No. Chciałbym przyjrzeć się jeszcze raz księdze. Dobra, tylko powiedz mi, jakie masz języki znasz? Żadne. Ja w sumie tak obserwuję, to też mogę się przyjrzeć, jeżeli wymaga tego sytuacja. Jeżeli zainteresował mnie jakimkolwiek naukowym stwierdzeniem, to w sumie Alba byłaby na tyle ciekawska, żeby zerknąć. Kiedy UK rzucił tytuł i zobaczyłem jego książkę, to od razu też zacząłem być ciekawy, czy... No nie, no bo... Dokładnie to widzę, co on mówi. Kto ma Elfi? Ja mam chyba. Tak, mam. Ja też. I dużo percepcji. O to chodzi właśnie. Z pozostałej trójki? Ingram. Ja nie mam. Ingram ma? Ja umiem tylko giganci, krasnoludzi i wspólne. Okay. Dobra, więc nasza dwójka potomków smoków dojrzała nazwę na tej księdze. I jest tam napisane złotymi literami. Księga progów prawdy. Ewidentnie księga wygląda na starą i lekko podniszczoną. Szepczę do UK'a. To jest to, o czym mówisz. To jak jego mościu? Może słyszałem, może nie słyszałem. Tutaj jest lista, daję wam. I chowa tą księgę do swojej torby. Chciałbym w tym momencie... żeby wysunęły mi się rogi i oczy aż mi poczerniały, bo już przypomniałem sobie zdarzenie ze Skarnwargiem, tym bardziej, że jest tutaj, jak okłamał nas i no to wszystko źle się skończyło. Kuzyn zczepił go od razu z wachlarza. Interweniując, zanim UK zrobi coś głupiego. Po czym mówić do jaszczur ludzi. Wydaje mi się, że panowie już nadużywamy waszej gościnności, więc pozwolę sobie zabrać moich towarzyszy i wykonać wasze zadanie jak najszybciej. Tak, to prawda. To miło. No, tą listę biorę. Co jest na tej liście, jeżeli mogę?
Wiesz co, jakieś standardowe rzeczy, nie jakieś tam rzeczy typu ileś tam desek, okay, jakieś narzędzie proste. A ile to mogłoby kosztować? Tyle, tak? Co wam dali, te 7 sztuk złota spokojnie na to wystarczy. Dobra, spoko. Nie będę bawił się w rozpisywanie konkretnie, co to jest, tylko po prostu załatwimy to fabularnie. Kasa, mówię, którą oni dali, wystarczy i listy materiałów znacie. Mówię, że wszystkie towary wam dostarczymy. Jak najszybciej będzie możliwe. Myślę, że do tego będzie potrzebny pewnie jakiś muł do wypożyczenia czy coś, no ale to macie, normalne. Macie dwa przecież. No. A skarbank jest przeznaczony do innych celów, bo oszukał nas kiedyś. I to już wasza będzie sprawa. Będzie go to kosztowało, ale ten mały to może się faktycznie nada na targanie. I panowie, bardzo dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za poświęcony nam czas. Jeżeli będziecie poszukiwać medyków, tak się składa, że dwójka świetnych jest w okolicy, więc w razie czego wyślijcie nam strzałę, dajcie nam message'a, skontaktujcie się magicznie, możemy pomóc, zwłaszcza jeżeli chodzi o pomoc przy małych, kiedy będą się rodziły. I także za wszystko, że tak powiem, dziękujemy i życzę dobrego dnia i do zobaczenia. Albo pomagasz być w miejscu, w którym nie wieje i będzie wszystko w porządku. Dokładnie. Uwierzcie, znamy się na tym. No właśnie. Dobra. Ja tak patrzę na jego koboldy, dlatego tak szybko się rozmawiają. No, wy tam macie trochę krwi smoków, to inaczej wygląda. I pytanie do was, nie musicie się wysuwać tutaj. Pytanie do was, co chcecie robić dalej? Myślę, że powinniśmy... Ja chciałbym powiedzieć wszystkim, że chyba nie było dogodniejszej okazji, żeby ich ukatrupić, niż w momencie, jak byliśmy w małym, zamkniętym pomieszczeniu, otaczając ich dookoła. Wszystkich zabijać. UK, ale ty jesteś teraz bardzo, bardzo nagrzany na to, żeby zabijać, ale w gruncie rzeczy to po pierwsze, oni już nam zaufali i to się rozwija, więc nie widzę powodu, żeby... Skąd wiesz, że ci zaufali? Skąd masz taką pewność? Bo że jestem... jak tutaj wrócimy, to ich już nie będzie. Myślę, że jaj by nie zostawili. Myślisz, że dlaczego ukrywał księgę dłonią? Jeszcze... w żywe oczy kłamał, że... Wiesz co? Wydaje mi się, że to jedyne, co znalazł cennego w życiu. Ja tak. Czy nie uważasz, że dla nas jest to cenniejsze niż dla jakiegoś gada w jaskini? Naprawdę i możemy to kupić, ale w późniejszym momencie. Poza tym nie zniknie. Czekaj. Co do dzieci nie kłamał. Czekaj, ty mówisz, że twoje zdaniem ewidentnie kłamał i się wyniesie z tego miejsca, tak? No, to jaszczur. Okej, okay. Czyli możemy zrobić... A to jeden z czterech taktykę. Legendarnych artefaktów. Możemy objąć taktykę, której by zaczęliśmy się przed wyjściem i zobaczymy, kiedy wyjdą. I czy wyjdą. Nie wiem jak wy, ale ja zostaję tutaj i ja... się zaczajam gdzieś, nie wiem, może na jakimś drzewie, przy wyjściu z jaskini. To my może... problemu. Kurde. My moglibyśmy w sumie pójść do Talii, przynieść mu towary i jak UK jest tak uparty na to, żeby to zrobić, no to... No teraz znacie już lepiej drogę, nie musicie szukać i błądzić, więc to powinno być nieco szybciej. Skarnwarga związanego w zakutego moglibyśmy zostawić nawet przy Vryn czy coś takiego. Mumba pewnie by pilnował go jak w oka w głowie. On kiedy tak już wyszliście, wiesz, kawałek dalej. No i za co wy to mi to wszystko robicie? Uwolnijcie mnie! Hahaha. Przecież nic wam nie zrobiłem. Uzuś ci go wachlarzem. On tak mówię. Co ja wam zrobiłem do jasnej cholery? UK wbija mu zwykły mały sztylet w rękę. Wow! Na odchodne... Ciesz się, że tylko tyle. I wdrapuje się gdzieś na drzewo i mówi, że będzie tu czekał. A ja mówię... co tam widziałeś?
Może cię puszczę, jeżeli powiesz wszystko, co widziałeś o tych jaszczurach. No ale gdzie? A, jaszczury, tak? No. No. To jest stara jaskinia naszego ludu. Myśmy tutaj mieszkali, zanim nasza duchowa królowa nas zaprosiła do swoich włości. Ja słyszałem, że ty gagatek jesteś i kłamiesz i mówisz na okrętkę. Konkretnie, czy mają jaja? Czy je wychowują? Z 12. Czy jest ich więcej niż dwóch? No, dwóch jest. To wszystko. Żaden więcej niż ci dwaj się nie pojawili w tej jaskini. Mhm. Patrzę na Kuzu. Chcesz jeszcze go o coś zapytać, zanim go zaknebluję? Ja nie mam o co go pytać. Ja go chcę rzucić na pożarcie. Dobra, knebluję go, bo... Żeby nas nie irytował po prostu. Daję mu w łeb, żeby się zamknął. Tylko się przymknął. Dobra, to załatwiamy tą sprawę w sumie w Otarii i wracamy. Pytanie, gdzie zostawiacie Skarwaga i Pumbę? Chyba u Vryn byłby najbardziej bezpieczny. Bo jest w kajdanach, Vryn się dobrze na tym zna, tam jest Tangletop, który pewnie sam by sobie z nimi poradził, plus jeszcze Mumba, który dobrze wie, czego się może po nim spodziewać. Vryn tak na was patrzy, ale wiecie, że nie jestem hotelem. Ta dwójka, wskazana na pracującego tam Tangletopa i Mumbę, jest przydatna. Wiem, panie Vryn. To są jacyś wasi więźniowie. Pani Vryn, ale... udaj się do naszego, na nasz posterunek Straży Miejskiej. Tam się dogadaj, żeby ci ich zamknęli. Albo sobie ich ciągaj za sobą. Ale my to nie na długo, na krótko potrzebujemy, naprawdę. To. Ach. Ja nie prowadzę więzienia, rozumiesz? No rozumiem, pani Vryn, ale... No dobrze, no to... O, otwarte teraz są na miejscu tam strażnicy? No, Lardus pewnie jest. Ale on za wami nie przypada. To ale... wam powiem. No wiem, ale czy... Po prostu chcemy też, żeby przez tą chwilę byli bezpieczni, a że są związani i tak dalej... To możemy ich wrzucić nawet do skrzyni, jak wolisz. Ja nie prowadzę więzień. Jestem chętna wam pomóc. Widzę, że robicie postępy w sprawie tej latarni i tak dalej. Tą dwójkę przyjęłam, tak? Bo jeden był ranny, drugi trochę zna się na rzeczach magicznych. Pomagają mi jak najbardziej. Ale waszych więźniów nie będę trzymał u siebie w sklepie. Możecie ich zamknąć. Czekaj. Tamtych trzymałaś bez urani. Tych też możemy zrobić bez urani. Nie, tamtych trzymała, ponieważ są przydatni, ranni i lojalni. No ale ci będą ranni. Nieprzytomni. Ale to nic nie zmieni. To wtedy możecie ich odnieść do świątyń. Tam się nimi zaopiekują. Oj, na pewno do świątyni ich nie zaniosę. Tylko w świątyni też nie pozwolą wam trzymać tak. Więźniów. No to... A, będzie trzeba do Lundena, tak? Lardusa, tak. No. Ewentualnie dobra. Macie też, z tego co pamiętam, wynajęte pokoje. To sobie ich tam zamknijcie. Ale ktoś musi ich pilnować. To jest wasz problem. Dobra. Rozwiążemy to prosto. Ja weźmę ich do pokoju, przypilnuję, wy załatwicie rzeczy. Zaniesiecie im materiały, wrócicie, zajmijmy się nimi. Fifu, ale wiesz, że UK nam nie odpuści i on chce mieć tą księgę za wszelką cenę. Więc może być bardzo potrzebny i nie możemy chyba tak tego przeprowadzić. Więc... Oj tam, możemy. To może jak weźmiecie materiały, to po prostu do mnie podejdź. I wtedy może... pójdziemy wszyscy znowu z nimi. To chociaż spróbujmy przekonać Lardusa. Spróbujmy chociaż go przekonać, może uda się z nim tak porozmawiać, żeby tym razem poszedł nam na rękę. No może chociaż raz.
A jak na te sytuacje z więźniami reaguje Ingram i Alba? Jeżeli oni to zrobili według tego, co zrozumiałam, popełnili jakieś przestępstwo, więc powinni zostać postawieni przed karą. A nie znam szczegółów, więc są więźniami, co mam powiedzieć? No mniej więcej tak, ja tam nie znam za bardzo tematu, więc... Ja uważam, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, powinien zostać postawiony przed, można powiedzieć, przed władzę, czy tam jakiekolwiek jednostki prawa. Mówię, Alwie, i to nie tyle. Że tutaj prawem akurat będzie smog. Znaczy, z samosądu nie powinniśmy... To nie jest samosąd. Po prostu... A odstawić do jednostki, która po prostu robi co? Sprawy, które działy się w okolicach latarni, niech będą sądzone w okolicach latarni. Tak sprawy uważam. Jeżeli przestępstwo zostaje popełnione, uznajmy tutaj, to w tym miejscu powinni zostać postawieni przed odpowiednią karą. Jeżeli gdzieś indziej, to jest postawiony list gończy i taką osobę się łapie, zaprowadza do osoby, na którą było list gończy, do tego jednostki prawa i wtedy ta jednostka prawa wyznacza odpowiednią karę. Bo za samosąd to my możemy zostać powiesieni na strychu. Pamiętaj. Pozwól, że ja wyjaśnię sytuację. Oni nie popełnili przestępstwa. Bezpośrednio zagrażają naszemu życiu, ale robili to, będąc na docelowo terenie neutralnym, nieprawnie strzeżonym przez nikogo. Tu też jest bezpodstawny atak na nas, podyktowany jedynie chęcią przemocy. To też powoduje, że my nie możemy ich skazać, bo de facto nie popełnili przestępstwa. Dlatego my dogadaliśmy się z kimś i temu komuś przekazamy tych ludzi w ramach naszej zemsty. Zemsta nie jest rozwiązaniem, ale rozwiązaniem jest to, że jeżeli ciebie zaatakowali, możesz ich oskarżyć i albo dać ci odszkodowanie, albo trafił do jednostki, która wsadzi ich do więzienia. No, oni nie są obywatelami tego miasta. Że tak humanitarnie? Tak humanitarnie. Ale oni nie mają żadnego kręgosłupa moralnego. Prawie zabili kilka osób. I nas również chcieli zabić i władować w pułapkę. Jeżeli kogoś zabili, możesz postawić ich przed jakąkolwiek jednostką prawa, która jest w państwie, na którym to się stało. Więc... Tam w regionie bardziej. I udowodnić im ich zbrodnie i wtedy zostaną postawieni na stryczek. Tak? Tak działa prawo. Ewentualnie, jeśli mówicie o terenie neutralnym, o tym, że nad określonym terenem nikt nie sprawował władzy. Zostaliście zaatakowani, nie udało wam się, protektujmy, udało wam się obronić, ale nie udało wam się pokonać wroga. To możecie zastosować, protektujmy, po prostu prawo wojny. Skoro macie wroga przy sobie teraz, odejdźcie gdzieś, gdzie nikt się nie będzie nim przyjmował. Zostawcie go tam, w jakimkolwiek stanie chcecie. I jesteśmy dogadani i dzięki temu unikamy bardzo niepotrzebnego i bardzo problematycznego problemu, który spotkałby nas w latarni. Mam pytanie tylko do mistrza gry. Czy bylibyśmy w stanie w sumie szybko dojść bezpiecznie do smoka? Czy tam są jakieś przeszkody po drodze? Bo nie pamiętam. Nie, bez najmniejszego problemu. No, patrzę na Idziemy szybko do źródła. Ja nie wyznaję samosądu, więc ja nie przyłożę ręki do tego. Nie musisz, to nie jest poza tym samosąd. Są sądzeni przez kapłana samego Wielkiego Lisa. Osąd jest prawomocny. Poza tym to jest... Tak czy siak, myślę, że i ja i Alwa w momencie, w którym wy pójdziecie, nie będzie nas przy was. Ingram, jesteś chyba pierwszym krasnoludem, którego w życiu spotykam, który nie rozumie zemsty. Nigdy nie widziałem krasnoluda, który nie wiedziałby, co to zemsta, ale w porządku. Zemsta... A rzeczywiście, że wiem, co to jest zemsta. Nie. Bardzo dobrze ją rozumiem. Ty jesteś... Jednak to, co wy robicie, to już nie jest zemsta. Zemsta nie oznacza zabójstwo.
Wiecie co, macie rację. I tak się składa, że wy wykonacie teraz super mega ważną misję. Tak się składa, że zostawiliśmy tam UK-a, który prawdopodobnie popełni przestępstwo. Więc jako praworządne i bardzo dobre i cudowne szeryfostkie, prawicowe, a także donosicielskie osoby, możecie teraz go przypilnować, żeby nie zrobił czegoś głupiego. Więc... A my zajmiemy się naszą sprawą. Idźcie czym prędzej lepiej do UK-a, żeby nie popełnił żadnego błędu ani przestępstwa. To jest najważniejsze w tym momencie. A my pójdziemy po prostu za... Uwagę, jak bardzo się nami przejmujecie, to myślę, że po prostu zostanę w karczmie. Jeśli nie chcesz z nami uczestniczyć. Dobrze, rozumiem. To ja się udam do UK-a. Udam się do UK-a. Będzie sam biedny chłopiec siedział. A ja z Kuzu po prostu idziemy z Karnwargiem i tym do Smoka, żeby sobie z nim porozmawiać i w sumie podrzucić mu. Dobra, to myślę, okay, że zrobimy dwie krótkie sceny i potem na dzisiaj zakończymy. No. Rozumiem, że Smokowi dajecie Skarnwarga i Pumbę jako jedzonko, tak? Tak. I zgodnie z umową. Tak, więc on bardzo chętnie przystąpił do konsumpcji, po konsumpcji patrzył na was. Miałem wam coś powiedzieć, więc wam powiem. Za tą ścianą, wskazuję tą ścianę obok swojego leża, jeżeli chcecie to wam pokażę. Pokażę wam. Południowa, wschodnia, zachodnia? Na zachodnia ściana od tego leża, gdzie on był. Jak chcecie to wam pokażę na mapie. Ja pamiętam mniej więcej. Dobra. Tam żył jakiś ogromny coś, które miało potężną energię, ale umarło tam, więc radziłbym wam tam nie wchodzić. Dodatkowo część tych istot, które tu żyła, takie z takimi wyłupistymi oczami, wiecie o których chodzi, nie? Czasem wpadali tu na przekąskę. No. Krzyczała coś, wpadając tutaj tymi schodami, o wielkich pająkach. I byli w sumie cali w pajęczynach, więc trzeba było najpierw ich opłukać przed jedzeniem. O, nie lubię, jak mi się coś wkleja w zęby. A tutaj uważaj, bo on ma kajdany na sobie, to mu zdejmę, żeby... Żeby ci nie kajdany to nie problem, przygryzie. Ale jak się. Chciałeś, rusza się i zupełnie bez blachy. Nie ma problemu, bardzo, bardzo przyzwoite jedzenie. Więc te rzeczy wiem. I też pamiętam za młodu, jak tu byłem, nieraz część istot, które tu żyła, przechadzała się z takimi istotami, które nawet w mojej matce wzbudzały strach. Wydawało się, że są nie z tego świata. Miały rogi, pazury, ale przypominały ludzi. Tylko skórę mieli bardziej taką krwisto-czerwoną. Wydaje mi się, że część tych istot mogła tutaj pozostać. Gdzie one mogą być mniej więcej, podejrzewasz? Wiesz co, nie bardzo łażę po tych ruinach, więc nie wiem, ale wiem, że tu były, jak byłem jeszcze bardzo młody, dopiero co się wyklułem. Tak. Uh-huh. A te, czy te istoty są jakieś bardzo niebezpieczne? Czy one są takie, że słychać było ich rozmowy? To moja matka mi mówiła, żebym się nie wychylał, kiedy one przechodziły gdzieś obok. Więc zakładam, że tak, skoro moja matka, która była dorosłym smokoidem, się ich bała. Więc tak, uważam, że są groźne. Tego myślące pewnie. Jeżeli są podobne do ciebie, to nie bardzo. Bardzo zabawne. No, pamiętaj, że również jestem smokiem. To, że mamy w sobie trochę krwi
tych samych istot nie znaczy, że jesteśmy w jakikolwiek sposób bliżej spokrewnieni. Niemniej za te przekąski to chyba tyle wam powiem, więc... Chcesz coś więcej? Zawsze chętnie przyjmę. Jak nie muszę polować, znaczy, że mogę więcej wypoczywać. Jeżeli znajdziemy, jeżeli będziemy mieli okazję, to coś może podrzucimy. Na ten moment dziękujemy ci za neutralny stosunek do nas, a także za parę cennych informacji. Tymczasem w innej części naszych mglistych bagnisk UK, siedzisz sobie na drzewie. I przez ten cały czas, co tam obserwowałeś, widzisz, że część miflitów, które tam jeszcze jest, faktycznie wychodziła z tych jaskiń, coś przynosiła. W pewnym momencie jeden z tych jaszczur ludzi tak samo opuścił tą jaskinię, poszedł w las i wrócił na przykład z naręczami jakiś... A który to był? Ten... Boże, jak mu było na imię, już ci powiem. Terwa. Czyli ten z liściem. Tak, ten. Właściciel księgi. Tak, właściciel księgi, on sobie wyszedł, poszedł w las po jakieś pytanie, czy go chciałeś śledzić? Tak. Więc ty tam gdzieś między drzewami przeskakiwałeś. Rzuć mi tylko na stealtha, jak możesz. Czy mogę z adwentarzem? Tutaj ich nie mamy, ale możesz mieć plus 2 za to, że byłeś ukryty. He. Bo za cover należy ci się bonus. Dwadzieścia, już ci powiem. On tak wyszedł na jakąś tam polanę, coś pozbierał, zioła, grzyby. W pewnym momencie odwrócił się, popatrzył w górze, dokładnie tam, gdzie się schowałeś między gałęziami. Nie musisz mnie śledzić, nie mam zamiaru stąd się odejść. Gdybym chciał z moim towarzyszem być wrogi względem was, już byśmy to zrobili. Wybacz moją ciekawość, ale jedynie zastanawiam się, dlaczego tak skrzętnie starasz się ukryć to, że jesteś w posiadaniu tej księgi. Tej, to znaczy której? Mam jedną. Rogów prawdy. Gdyż została mi ona podarowana przez mojego ojca, a mojemu ojcu zostało podarowane to przez jego ojca. Więc... Kiedy to wspomniałeś, uznałem, że będziecie chcieli to zabrać. A bardzo bym tego nie chciał. A wiesz, jaka jest całościowa historia tej księgi? Całościowa nie wiem, ale wiem, że należała do pewnego wielkiego maga, który pomógł zakładać tą wioskę, co tutaj jest, to Tari. Ale również przyczynił się do śmierci wielu z moich pobratyńców. Może nie bezpośrednio. A pewnego dnia moi przodkowie mieli okazję akurat, powiedzmy sobie to, uszczuplić jego majątność. I tak trafiło to w moje ręce. Moich przodków, a później przekazywane z ojca na syna, z matkę. Z matki na syna, z matki na córkę. I tak trafiło to do mnie. Wiesz, że zawiera ona bardzo niebezpieczną wiedzę. Oj, wiem. Myślisz, że skąd to wszystko umiem? Niedługo powinna przyjechać wasza dostawa. Wracajmy. Pytanie do Alwy. Alwo, co ty zrobiłaś, kiedy nie zobaczyłaś tam UK? Wróciłam do kart, pewnie. Trudno. Jak się jedyś szlaja, to się szlaja. Zaczęłam tutaj do karty w poszukiwaniu naszego jasnoluda. Drama. Chciałabym.
oczywiście, no tak. Ingrama, gdzie znalazła Alba? Ja tak mówię, ten w karczmie. No. Więc... A Bartko, pytanie jeszcze. No. Czy Zarmavdian, czyli właściciel prawowity tej księgi, no, miał w miasteczku jakichś potomków, krewnych? Czy nie? Nie dotarliście do takich informacji. To jeszcze chciałbym tak retrospektywnie, albo nie, po prostu w rozmowie z Terwą zapytać, czy jeśli kiedykolwiek potrzebowalibyśmy jego pomocy przy użyciu tej księgi, czy byłby skory takową zapewnić? Wszystko zależy od tego, czy ta księga by uległa zniszczeniu, czy nie. Mhm. Ale nie wykluczam tego. Na razie nasza współpraca, powiedzmy sobie, to ma pewne początki. Jeżeli się ułoży dobrze, to nie widzę problemu. Ewentualnie, jeżeli przedstawilibyście mi inną, równie ciekawą pozycję magiczną, albo ich kilka, może byśmy się udali na wymianę, to wiem. A na jakim rodzaju ksiąg najbardziej by ci zależało? Takich, z których mogę się nauczyć. Czego chciałbyś się nauczyć? Poszerzyć swoją wiedzę. Teraz głównie mam, powiedzmy sobie, to z zakresu wywoływania pewnych efektów. A z tego, co wiem, są różne rodzaje magii. Więc... Czyli rozumiem, że interesują cię księgi magiczne. Jeżeli mówimy magiczne, w sensie mówiące o tym, jak uprawiać magię, to tak. Jeżeli magiczne, w sensie zaczarowanej księgi, typu, nie wiem, będzie cię obrażać, kiedy ją będziesz czytał, to nie, tak mnie nie interesuje. A miałem na myśli bardziej księgi, które uczą bardziej rzeczy związanych z czynnościami bardziej przyziemnymi niż czarami, a mimo wszystko niedostępnych dla wielu ludzi, jak na przykład sztuki złodziejskie i tym podobne. To nie, zdecydowanie nie mój obszar zainteresowań. Ja, tak jak mówię, bardziej bym się chciał dowiedzieć, jak mogę swój talent magiczny jeszcze bardziej rozwinąć, bo z tej księgi nauczyłem się wszystkiego, co na ten moment umiałem. Albo napisz mi proszę. Napisz mi proszę na pergaminie, z jakich rodzajów magii chciałbyś najbardziej móc korzystać. Dobra, to możemy założyć, że coś takiego wam przygotował. Bo wiem, że jeszcze będziemy po prostu wracać do biblioteki, która będzie w latarni i sądzę, że tam możemy coś takiego znaleźć, więc... Pytanie do Alwy i Ingrama, czy wy coś jeszcze w miasteczku byście chcieli zrobić sami? Ja nie. Ingramie? Nie przychodzi do głowy. Dobra, więc możemy założyć, że... Później załatwiliście wszystkie potrzebne rzeczy i mamy tą scenę, kiedy przekazujecie ją Terwie i... Te po prostu to było, które chcieli. Nowi. A ile wydałem i czy mi cokolwiek zostało z tego, co... Wiesz co, może sobie dopisać, nie wiem, ze 3 miedziaki, bo nie więcej zostało. On był dosyć konkretny i wiedział mniej więcej, na co mogę sobie... Te 3 miedziaki to im oddaję. Dobra. O, i widzę, że się udało nam dogadać. Bez najmniejszych problemów. I widzę też, że się pozbyliście pewnego balastu. No, na szczęście udało się zrobić to szybko, bo... Interes z wami to czysta przyjemność. Miejmy nadzieję, że tak będzie też w przyszłości. Wasz towarzysz
Właśnie widzę. Kot. To jest dosyć cipski. No, to kot. Czy ja mogę tam sobie siedzieć po prostu gdzieś w rogu i powiedzmy, że wysępiłem od niego tę fajkę jego i sobie ją popalam? Nie mam najmniejszego problemu z tym. Mówię. Taki obrazek widzicie. Taka. Jeżeli by się naprzykrzał, to proszę po prostu dać informację. Naprostuję gnoja. Cecha rasowa, rozumiesz. Nie przeszkadza, tyle że... Bardzo się interesuje różnymi rzeczami, a czasem, kiedy się wtyka nos nie tam, gdzie potrzeba, to można go stracić. Tylko to wiesz, rozumiem, co masz na myśli, ale trochę my z tego żyjemy. Więc... Ale też trzeba mu przyznać, że jest obrotny, tak? Dostał coś ode mnie. Jeżeli mi to przyniesie, to może on dostanie to, co chce. To wie. Fajnie, że przynajmniej też macie jakieś wspólne interesy. Możemy sobie wzajemnie pomagać. To my zajmiemy się wykorzystaniem tego, co nam zakupiliście. I jakbyście mieli jeszcze coś, albo my będziemy mieli jeszcze coś do was, myślę, że przekazałem wam informacje do miasta jakoś. Pewnie gdzieś tam macie jakiś lokum. Mhm. Gdybyś... Któregoś z Miflitów do was. Tak, gdybyś czegoś potrzebował, niech któryś przybiegnie, to po prostu przyjdę, załatwimy interes i tyle. To do zobaczenia. No. I oni wracają do jaskini, tak się Terwa zatrzymał przy UK, wysunął rękę w fajkę. Czy oddałeś? Co to za zioła? Tutejsze, bagniste. Bardzo dobre. Przygotuję ci paczuszkę. Po czym wziął to i wszedł do jaskini. Wy zostaliście na zewnątrz. A dokąd udacie się dalej, to opowiemy sobie na kolejnej sesji. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Śledźcie naszego... Ale Wela wszedł? Facebooka, Instagrama, Boże, Facebooka albo na Discorda wpadajcie, bo tam piszemy o sesjach. No, a my się żegnamy. Do zobaczenia, widzowie. Cześć. Bye bye.